wyścigu prasowym w Grudziądzu. Tematem dzisiejszego spotkania jest remont mostu kolejowo-drogowego oraz realizacja budowy nowych przystanków na terenie Grudziądza w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. O zabranie głosu proszę pana Andrzeja Bitela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje wielki program inwestycji kolejowych, można powiedzieć w każdy element infrastruktury, ale również inwestuje w obsługę kolejową, bo Krajowy Program Kolejowy 77 miliardów złotych to są właśnie inwestycje w infrastrukturę liniową, program inwestycji dworcowych, infrastrukturę kubaturową, program inwestycji zwany Koleją Plus, który niestety tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie zaistniał, choć były aspiracje samorządów w tym zakresie, województwo, władze wojewódzkie, samorządowe się nie włączyły w ten program. Też temu służy i oczywiście program inwestycyjny związany z budową i modernizacją przystanków też jest tego dowodem, a oczywiście mamy cały segment związany z inwestycjami w Tabor, które realizują PKP Intercity w ramach swojej strategii, a także koleje samorządowe zajmujące się przewozem osób w ramach swojego regionu. Wszystkie te inwestycje, wielkie, ogromne, służą temu, żeby poprawić bezpieczeństwo kolejowe, poprawić możliwości wykonywania transportu kolejowego zarówno w sferze, w aspekcie pasażerskim, jak i w aspekcie towarowym, po to, aby transport kolejowy, który jest najbardziej bezpieczny, najbardziej ekologiczny, był tym podstawowym, pierwszym wyborem przy realizowaniu usług, przy przemieszczaniu się osób i rzeczy w różne miejsca i z różnymi potrzebami. Ale te inwestycje, duże, oczywiście efektowne, niezwykle ważne, są również uzupełniane przez takie działania, jak tutaj mamy w Grudziądzu, czyli remont mostu kolejowo-drogowego najdłuższego w Polsce, 1098 metrów, o szerokości ponad 10 metrów, 11 przęseł, które są podejmowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej, przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Teraz są prowadzone prace w drugim etapie związane z zabezpieczeniem antykoryzyjnym, związane z wymianą nawierzchni, szyn, podkładów czy mostownic, po to, aby przywrócić temu mostowi warunki techniczne, które pozwolą też między innymi na zwiększenie prędkości z 50 km na godzinę do 80. Są to prace, które w perspektywie czasu, jak się zakończą, umożliwią jeszcze lepszą obsługę komunikacyjną, kolejową Grudziądza, ale przecież nie tylko. I ta inwestycja też oczywiście jest dowodem na to, że PKP Polskie Linie Kolejowe daje możliwości budowania jak najlepszej oferty i zarówno w ruchu regionalnym, jak również w ruchu dalekobieżnym. To jest drugi etap, pierwszy o wartości 21 milionów już się zakończył. W kolejnym roku, 2024, będą ponawiane dodatkowe prace po to, aby to całe przedsięwzięcie zakończyć. To jest jakby jedna część, z którą dzisiaj do państwa przychodzimy, ale również jest druga, czyli program budowy i modernizacji przystanków kolejowych, który również będzie miał swoje wymierne odniesienie w mieście Grudziądz. Tutaj powstaną trzy przystanki kolejowe: Grudziądz Rządz, Grudziądz Centrum i Grudziądz Tuszewo w najbliższych dwóch latach, które pozwolą na to, żeby pasażerowie mogli jeszcze bardziej w przyjazny sposób dostać się do transportu regionalnego, czy to w kierunku Bydgoszczy, czy to w kierunku Toronia. Są to prace, których wartość będzie oscylować w około przy liczbie 8 milionów złotych i pozwoli w sposób komfortowy korzystać z usług polskiej kolei. Jestem z tego niezwykle zadowolony, bo to będzie miało wymierny efekt w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu i wszystkich działaniach, które przyświecają i kolejarzom, i polskiemu rządowi, aby polska kolej stawała się jak najlepszym, jak najbardziej efektywnym środkiem transportu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczyniają do realizacji tych inwestycji, poczynając od parlamentarzystów, na ręce pani poseł
Borowiak, bo dzięki działaniom tego typu mamy również środki finansowe związane z realizacją tych przedsięwzięć. Dziękuję panu wojewodzie, bo współpraca z wojewodą przy realizacji inwestycji jest zawsze niezwykle istotna. Dziękuję oczywiście zarządcy infrastruktury, który te przedsięwzięcia organizuje i jest ich wykonawcą, za sprawne, skuteczne działanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. O zabranie głosu proszę panią poseł Joannę Borodę. Bardzo dziękuję panu ministrowi, dziękuję Polskim Liniom Kolejowym za inwestycje infrastrukturalne realizowane w naszym regionie, za te inwestycje, która prowadzona jest obecnie w Grudziądzu. Do tej pory prace opiewające na 21 milionów złotych były związane ze wzmocnieniem konstrukcji mostu. Teraz trwają prace na kwotę dwukrotnie wyższą, 40 milionów złotych. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego, bo jest to most kolejowo-drogowy, ale także bezpieczeństwa podróżujących koleją, poprawy jakości tego podróżowania. Po prostu mieszkańcy będą mogli jeździć szybciej koleją, ale także będzie dużo bezpieczniej. Planowana jest także dobudowa ścieżki pieszo-rowerowej. Planowane są 3 nowe przystanki kolejowe, co poprawi jakość skomunikowania mieszkańców Grudziądza, miasta Grudziądza z pozostałymi miastami, miejscowościami na terenie naszego regionu. Naszym celem jest poprawa jakości infrastrukturalnej, poprawa bezpieczeństwa kolejowo-drogowego, poprawa jakości podróżowania koleją. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję pani poseł. Zabranie głosu proszę pana wicewojewodę kujawsko-pomorskiego, pana Józefa Ramla. Panie ministrze, bardzo dziękuję za te słowa, które pan przed chwilą wypowiedział. Rzeczywiście współpraca układa się bardzo dobrze, szczególnie tu w Grudziądzu, mieście, które podlega takiemu długofalowemu procesowi rewitalizacji. I masywne środki rządowe, które są tutaj z budżetu państwa przeznaczane na poprawę również i komunikacyjną, bo na razie ta infrastruktura, która istnieje, powinna być poprawiona, natomiast są jeszcze ogromne plany, które spowodują, że Grudziądz wróci do dawnej pozycji, jaką posiadało w naszym kraju. I tutaj cieszy obecność również pana przewodniczącego Rady Miejskiej, bo adresatem tych działań jest samorząd miasta Grudziądza i nie tylko, bo przepustowość, która się znacznie poprawi na tym moście, spowoduje również, że Grudziądz tradycyjnie będzie oddziaływał również w sposób dużo bardziej konkretny na drugą stronę Wisły, gmina Dragacz i wszystkie inne gminy z powiatu świeckiego, które tutaj korzystają w sensie edukacyjnym, dostępu do rynku pracy. To wszystko wpłynie na poprawę całej tej sytuacji i będzie budowało pozycję Grudziądza. Więc Grudziądz jest tutaj ogromnym beneficjentem. Dziękuję za zwiększenie tej dostępności, nowe przystanki. To są wszystko działania bieżące, bo plany, które rząd Rzeczpospolitej ma wobec tutaj m.in. Grudziądza i budowa dojazdowej kolei do portu, centralnego portu komunikacyjnego, to dwa miasta do tej pory może komunikacyjnie w jakimś stopniu zaniedbane staną się głównymi beneficjentami. Myślę o Grudziądzu i właśnie rodzinnym mieście pani poseł Borowiak Włocławku. Za te wszystkie działania dziękujemy i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wojewodo. O zabranie głosu proszę pana Krzysztofa Kosińskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Grudziądzu. Szanowny panie ministrze, szanowna pani poseł, szanowny panie wojewodo i realizatorzy tego zadania, tak bardzo ważni w dzisiejszym przedsięwzięciu. Oczywiście grudziądzki samorząd pokazuje swoją wielką radość z tytułu wdrożenia, już realnego wdrożenia tak ważnej inwestycji, rewitalizacji naszego grudziąckiego mostu, ale rewitalizacji bardzo ważnej, bo w kilku aspektach. Transport kolejowy w przypadku Grudziądza stanowi taką ważną oś życia
i należy tą oś życia przywrócić, aby zachęcić też mieszkańców, nie tylko mieszkańców, ale wszystkich do korzystania z transportu kolejowego. Dzięki tej modernizacji, dzięki tej inwestycji Grudziądzanie będą jeździli szybciej przez ten most. Będzie można także bezpiecznie poruszać się rowerami, bo powstanie w przyszłym roku nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Od strony technicznej będzie to duże unowocześnienie, ale też Brask odzyska ten tak ważny zabytek, który stał się w wizerunku Grudziądza prawdziwą jego wizytówką. Oczywiście wielką radością też przyjmujemy fakt utworzenia 3 przystanków, ważnych przystanków na mapie Grudziądza, dlatego że te przystanki umożliwią w sposób lepszy i bardziej doskonały migrację ludności w mieście. Do tej pory ten pociąg tylko przejeżdżał przez miasto, zatrzymywał się w zasadzie na 3 dworcach, które były wyznaczone bardzo, bardzo dawno temu. Dzisiaj powstają dodatkowe przystanki, czyli umożliwiamy mieszkańcom bezpośredni dojazd bardzo blisko do ich siedliska, do ich miejsca pracy. To jest rzecz bardzo ważna. Jeżeli chodzi też o most, to perspektywa, która jawi się tutaj, a związana jest z elektryfikacją, czyli z budową linii elektrycznej, mówimy wprost z Grudziądza do Działdowa, jest to także bardzo ważna rzecz. Wiem już dzisiaj tutaj z informacji przekazanych przez realizatora tej inwestycji, że zostaną poczynione pierwsze wstępne techniczne przebudowy tego mostu, aby przygotować go do poziomu elektryfikacji. Jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi, dziękujemy rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że ten kraj staje się bardziej dostępny, tworzy bardziej korzystne warunki dla jego mieszkańców. Za to bardzo dziękujemy. Dziękuję panu przewodniczącemu. O zabranie głosu proszę pana Piotra Majerczaka, członka zarządu PKP Polski Linii Kolejowych S.A. Szanowni państwo, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizuje największy w historii program inwestycyjny. No i w ramach tego programu inwestycyjnego między innymi realizowany jest program przystankowy, czy też modernizacja, przebudowa, rewitalizacja istniejących już obiektów takich jak ten za nami. W ramach programu przystankowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizujemy 11 nowych przystanków. 11 nowych przystanków w kwocie prawie 90 milionów złotych, z czego 3 są na terenie miasta Grudziądza. I w 3 kierunkach można powiedzieć, bo jeden z nich w stronę Torunia, przy ulicy Południowej, drugi w stronę Bydgoszczy, to jest ulica Chmielna, tutaj niedaleko nas, i trzeciej strony Malborka, przy ulicy Droga Graniczna. 2 z nich będą oddane jeszcze do użytku w tym roku. Przystanek tutaj przy ulicy Chmielnej, to jest pierwsza połowa roku 2024. Na terenie województwa już jeden z tych przystanków został oddany. W Grzybnie od końca roku od nowego rozkładu jazdy pociągi się zatrzymują i pasażerowie mają możliwość z tego przystanku korzystać. Plan budowy, no bo przy nim jesteśmy teraz, ten projekt dotyczy modernizacji, przebudowy obiektu, bardzo dużego historycznego obiektu, jak pan minister wspomniał, najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Historię zaczął w 1878 roku, kiedy został wzniesiony, potem po latach, po wojnie został przebudowany w 50-tych latach. Natomiast w tym momencie poza placami konserwacyjnymi, modernizacyjnymi, po pierwsze przygotowujemy obiekt do tego, żeby łatwiej było się przez niego też przemieszczać pasażerom i lokalnej społeczności poprzez dobudowę tego ciągu pieszo-rowerowego. Ale przede wszystkim też przygotowujemy go pod przyszłą elektryfikację. To znaczy, prace będą skoncentrowane na tym, żeby obniżyć niweletę tego obiektu o ponad 20 cm oraz będą też przebudowane portale obiektu u góry, podcięte, co pozwoli w przyszłości na zamontowanie sieci trakcyjnej. Wartość prac, o których przed chwileczką powiedziałem, to jest 40 milionów złotych i w pierwszym etapie, który teraz mamy, gdzie został obiekt zamknięty dla ruchu kolejowego i jest wymieniana cała nawierzchnia, że można było jechać z większą prędkością 80 km na godzinę. Kolejny etap, który będzie miał na celu właśnie przygotowanie pod elektryfikację, podcięcie tych portali oraz zabezpieczenie antykorozyjne obiektu zakończy się w kolejnym roku. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Nasi goście oczywiście pozostają do państwa dyspozycji. Zachęcamy do zadawania pytań teraz albo podczas rozmów indywidualnych.
Dziękuję. Marcin Doliński, Radio PIK. Mam pytanie może do pana ministra. Czy orientuje się pan, kiedy ruszą prace, jeżeli chodzi o ten dworzec PKP w centrum miasta, te rewitalizacyjne? Nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd, bo nie sprawdzałem, czy przyjazdem tutaj w kontekście pracy rewitalizacyjnej, ale wydaje mi się, że to jest kwestia kilku miesięcy tego roku, żeby one ruszyły, ale oczywiście przekażę taką informację panu redaktorowi za pośrednictwem kolegów z obsługi medialnej dzisiejszej konferencji. Dziękuję. Błażej Kaczmarczyk, TVP Bydgoszcz. Też pytanie do pana ministra. Panie ministrze, wiemy, że cały czas trwają prace nad wytyczeniem trasy drogi ekspresowej S5. Tutaj jedna z tras zakłada m.in. budowę mostu w Grudziądzu. Czy fakt, że ten most jest w tej chwili modernizowany, jakoś wyklucza tę kolejną opcję budowy nowego mostu? Czy one są zupełnie niezależne propozycje, inwestycje? Myślę, że ten temat się nie łączy jeden z drugim. Z całą pewnością transport kolejowy musi być realizowany przez ten most, a taki czy inny wariant transportu drogowego jest rozstrzygany, czy już nawet rozstrzygnięty w zakresie decyzji związanych z budową drogi okrągłej. Marcin Urbański, Telewizja Kobrowa Grudziądz. Ja mam pytanie do przedstawiciela spółki PKP PLK. Czy jeżeli chodzi o plan elektryfikacji mostu i rozumiem linii do Laskowic całej, czy to można w jakichś terminach osadzić, czy na razie jeszcze nie? Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że opracowana jest dokumentacja projektowa od Jabłonowa do Laskowic, która uwzględnia też elektryfikację. Natomiast no, sam zakres i termin realizacji prac będzie uzależniony od dostępności środków. Także na chwilę obecną nie mamy zharmonogramowego dokładnie rozpoczęcia. A czy w jakiś sposób spółka współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Kujawsko-Pomorskim? Bo pan marszałek na ostatniej sesji wspominał o planach tej elektryfikacji, tak, że na przykład z Grudziądza do Bydgoszczy mogły jeździć elektryczne pojazdy, a nie jak teraz spalinowe. Dalej trwają. No i czekamy, jeżeli będzie taka wola, to bardzo chętnie też przyjmiemy. Tak, przy udziale pana marszałka bardzo chętnie podejmiemy się no jak najbardziej, bo technicznie my podejmiemy się realizację do przedsięwzięcia już w roku. Mam jeszcze przy współfinansowaniu oczywiście. Mam jeszcze pytanie o program przystankowy. Czy były i są, albo są jakieś prowadzone jakieś badania, które miałyby świadczyć o tym, że z tych przystanków pasażerowie będą korzystać? Tak, oczywiście. No, cały program przystankowy i lokalizacje były wcześniej poprzedzone konsultacjami społecznymi i tutaj u lokalnej społeczności, jak również na wyższych szczeblach, także to nie jest tak, że my sami sobie tam wybraliśmy lokalizację. Jeszcze jedno mam pytanie, trochę może poboczne, ale chciałbym skorzystać z pana obecności. Kiedy do przyjęcia pociągów będzie gotowa linia Grudziądz-Malbrook na odcinku Gardeja-Kwidzyn? Tutaj staramy się, żeby to było na koniec tego roku. Wykonawca pracuje, intensyfikuje pracę, tak na chwilę wyszło zakładanie.